Dobry wieczór, witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie z Big Book Cafe w Warszawie, wszystkich Państwa, którzy będą śledzić nasze spotkanie na Facebooku. Nazywam się Marta Perchuć-Burzyńska i zapraszam Państwa na spotkanie z Małgorzatą Czyńską, pisarką, dziennikarką, historyczką sztuki, autorką m.in. książek o Katarzynie Kobro, Mai Berezowskiej czy ostatnio Tamarze Łempickiej. Witaj, Małgosiu. Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że cię widzę. Miło, że na żywo. Miło, że na żywo, chociaż brakuje nam na pewno Państwa, ale cieszymy się, że są Państwo z nami na Facebooku. Dzisiaj będziemy rozmawiać o książce, która ukazała się całkiem niedawno nakładem wydawnictwa Marginesy, o książce Kobiety z obrazów. No właśnie, Kobiety z obrazów, tak zatytułowałaś swoją książkę, w której opisujesz nie tylko to, co na obrazie, ale przede wszystkim to, co poza obrazem się wydarzyło i się wydarzy. No, obrazy są tutaj tylko pretekstem. Oczywiście piękne obrazy, znane dzieła sztuki, ale no właśnie to jest pretekst i zaproszenie do opowieści, do poznania tego, co działo się w atelier malarskim, co działo się poza atelier, jakie związki łączyły artystę z modelką, z muzą. No tak, bo jak się okazuje, za tymi twarzami, postaciami pochodzącymi ze znanych płócien i obrazów, które wszyscy być może znamy, kryją się losy. Kryją się losy często niezwykłe, często dramatyczne, często napiętnowane niespełnieniem albo nieszczęściem, nieszczęśliwą miłością, często zranieniami, ale także sukcesami i wielkimi podbojami. Jest tutaj opowieść o Tamarze Łempickiej, o której myślę dzisiaj porozmawiamy przez chwilę chociaż, o Meli Muter, o Dorze Mar czy o Misi Godebskiej. Czyli z jednej strony mamy wielkie artystki, z drugiej strony muzy artystów i kobiety też, bez których część z tych artystów być może by w ogóle nie zaistniała. Czyli takie her story o wielu obliczach. Tak, tak. Mnie to bardzo interesuje, właśnie taka opowieść o kobietach. Podkreślenie roli kobiet, a właściwie takie wydobycie tych kobiet z cienia, bo bardzo wielu z tych artystów, jak powiedziałaś, być może nawet oni by bez tych kobiet zaistnieli, ale to zaistnienie byłoby inne, może nie tak mocne, może nie tak charakterystyczne. I myślę, że tutaj nie tylko ważna jest twarz czy figura modelki, ale właśnie wszystkie te emocje, które się działy między portretowaną a portretującym. Więc to całe dzianie się poza płótnem jest dla istoty tego płótna bardzo, bardzo ważne. O te emocje będę cię dzisiaj jeszcze pytała, bo dla mnie to jest niesamowite, jak ty potrafisz właśnie te emocje w pewien sposób, myślę, odrestaurować, ale też gdzieś wyobrazić sobie i potem przelać na papier. To w tej książce mnie zauroczyło, ale powiedz na początku, czemu taki, a nie inny dobór tych postaci? Czy to są twoje osobiste fascynacje, czy klucz doboru bohaterek, bohaterów był jakiś inny? No, klucz był taki, żeby jednak w tym zbiorze portretów znalazły się obrazy bardzo znane, tak jak Mona Liza czy Dziewczyna z perłą, takie, które funkcjonują w naszej zbiorowej świadomości, a jednocześnie te, które być może są znane mniejszej publiczności, czy też historykom sztuki, czy ludziom sztuką zainteresowanym. Więc trochę starałam się też przemycić swoich osobistych fascynacji, ale naprawdę przy każdym z tych portretów kierowałam się ciekawością i właściwie takim nie do końca zgłębionym tematem, bo wcale nie siadałam do tej pracy z gotowym tekstem od razu w głowie. O każdej z tych bohaterek musiałam się bardzo dużo dowiedzieć, więc za każdym razem to była taka praca badawcza, detektywistyczna, taka też wielka przyjemność, naprawdę zaspokajanie własnej ciekawości. A kiedy to wszystko się zaczęło? Czy ty pamiętasz, kiedy zaczęłaś się interesować właśnie związkami kobiet
tych kobiet uwiecznionych na obrazach z artystami, z artystkami również, które zapewniły im nieśmiertelność. No to się zaczęło bardzo, bardzo dawno temu już i mam wrażenie, że ta książka jest owocem takiej naprawdę wieloletniej pracy, że nawet kiedy w ogóle nie myślałam, że będę pisać, że będę pracować nad takimi tematami, to gdzieś te losy właśnie kobiet pojawiających się na obrazach były mi bliskie. Śledziłam je w literaturze, tego było niewiele tak naprawdę, bo właśnie Her Story jest szczególnie w Polsce no, takim tematem, dziedziną stosunkowo nową, więc... Którą trzeba odkrywać. Trzeba na pewno. Ja to bardzo lubię robić, więc... To widać po twoich bohaterkach. No ale po prostu trzeba było opowiedzieć ich historię. Więc pamiętam na przykład, jak jeszcze podczas studiów historii sztuki w Krakowie oglądałam w Muzeum Narodowym obrazy Jacka Malczewskiego i zastanawiałam się, co to za kobieta, która ciągle na tych jego obrazach się pojawia. I na Marię Balową trafiałam gdzieś, na przykład u Magdaleny Samozwaniec. To tam pierwszy raz przeczytałam słowo flama, jak określano muzę, kochankę Malczewskiego. Więc gdzieś tam z takich malutkich pucli się ta książka uzbierała, no a potem to już rzeczywiście się tak bardzo na tych kobiecych historiach skoncentrowałam, ale to już był taki czas po studiach i muszę powiedzieć, że teraz to jest o wiele prostsze. Internet jest jednak cudowną kopalnią wiadomości. Inna sprawa, że opowieści o kobietach stały się na szczęście coraz modniejsze, coraz bardziej popularne i dostęp do tej wiedzy jest coraz szerszy, łatwiejszy. No tak, ale to odbudowywanie i przypominanie tego, co w historii sztuki jest przemilczane, jeśli chodzi o kobiety. Myślę, że to było ogromne wyzwanie, tak czy inaczej. Wspomniałaś, że internet jest też takim źródłem wiedzy, ale jestem ciekawa, gdzie jeszcze szukałaś materiałów i też tych historii, wątków, bo wiem, że przy każdej postaci pewnie to była inna praca. Więc może, nie wiem, takie pytanie... Która z tych opowieści kosztowała cię najwięcej właśnie takiego poszukiwawczego trudu? No był taki moment, że właściwie każda była trudna do takiego odkopania właściwie, do rekonstrukcji biografii. Oczywiście są tutaj postaci, które już swoich biografów mają, jak na przykład Misia Godewska. Ale dla mnie no to była na przykład postać niesamowita, gdzie jakiejkolwiek biografii impresjonisty bym nie czytała, tam pojawiała się Misia. Czytałam o baletach rosyjskich, pojawiała się Misia. Czytałam o Pruście na przykład, pojawiała się Misia. Albo już nawet nie wiedziałam, że ta Misia kryje się za bohaterkami Prusta. Więc Misia to jest w ogóle moja wielka miłość i wielka fascynacja, ale były takie postaci, do których tak naprawdę, gdzie zaczynałam od zera, jak na przykład przy Emilii Floge Klimta, albo wszystko zaczynało się na przykład od jakiegoś malutkiego czarno-białego zdjęcia w jakimś zagranicznym czasopiśmie, albo od jakiejś zagranicznej wystawy, albo od tego, że zwiedzałam na przykład Muzeum Wzornictwa w Wiedniu i tam widziałam szyldy domów krawieckich i byłam ciekawa, co to za historia za tym stoi. Także no, te inspiracje przychodziły z bardzo wielu źródeł. Opierasz się oczywiście w swoich opowieściach o źródła, o dokumenty, o korespondencję również, ale czytając te wszystkie historie, nie mogłam się wyzbyć takiego poczucia, jak bardzo często musiałaś sięgać do swojej bardzo wrażliwej wyobraźni, żeby rekonstruować przede wszystkim to, o czym powiedziałyśmy na początku, emocje swoich bohaterów, co ci w tym pomagało i jestem ciekawa też, jak często i czy w wielu przypadkach w pewnym sensie dopingowałaś bohaterkom, o których pisałaś w książce. No oczywiście trzeba wejść jakoś w taki świat tych bohaterek, więc
jakkolwiek to zabrzmi egzaltowanie, w pewnym momencie trochę żyje ich życiem i to jest bardzo przyjemne kłaść się spać z myślą o swojej bohaterce i budzić się już z taką wiedzą, co dalej napisać, jak to ma wyglądać, bo przecież pisanie to nie jest sam proces siedzenia przy laptopie. Więc myślę, że to, że udaje mi się ten świat jakoś zrekonstruować, zbudować, odrestaurować, jak to fajnie nazwałaś, bardzo mi się podoba to odrestaurowywanie, i jednocześnie wejście w emocje, no to na to się składa bardzo wiele czynników i pewnie nie tylko wrażliwość, ale właśnie ta wiedza złożona z takich malutkich, czasami naprawdę elemencików, takich pucli właśnie jak ten szyld domu Krawieckiego albo nie wiem, jakiś list. Pamiętam jak podczas roku Klimta w Wiedniu widziałam całą ogromną korespondencję właśnie Gustawa Klimta i Emilii Floge i to był taki ciągnący się przez kilka sal muzealnych wąż karteczek, pneumatyków i to było bardzo inspirujące. Do Emilii Floge jeszcze wrócimy, a ja chciałam zacząć tak trochę nietypowo, takiej bohaterki, która nie była wcześniej jakoś mi bardzo znana, bo wiele z bohaterek opisanych w książce to są kobiety, które musiały zdarzyć się z całą masą ograniczeń obyczajowych, też ze światem patriarchalnym, światem, który spychał je do roli bardziej pomocnic mężczyzn, też tak jak mówisz, mus. Często one służyły jako tło dla artystycznych wyczynów tych mężczyzn, których tutaj opisujesz, artystów, ale były też takie, które w tej roli nie chciały pozostać. I duże wrażenie zrobiła na mnie chociażby historia Victorine Meron, czyli modelki Edouarda Maneta, kobiety nazywanej krewetką, która wzbudziła ogromny skandal, znaczy nie ona, ale obraz, na którym widniała, czyli Olimpia. A później się okazało, że modelka niemalże dogoniła mistrza. A przynajmniej bardzo chciała dogonić i to mi się też w tych historiach bardzo podoba i nie tylko w historii Wiktoryny, że to tak naprawdę są opowieści o emancypacji, to są opowieści o zmieniającej się obyczajowości. To tło obyczajowe w każdej z tych historii jest niesamowicie ważne. Historia modelki Maneta jest fantastyczna, naprawdę świetna. Dziewczyna z ludu, z klasy robotniczej, która żeby jakoś zarobić na życie i wieść to życie trochę bardziej ciekawe, zamiast skończyć jako praczka, pracuje w roli modelki u sławnego malarza. Musiała też wierzyć w jego talent i naprawdę jakaś tam fascynacja między nimi też pewnie była, bo na takie obrazy jak wspomniana Olimpia czy Śniadanie na trawie, no posypały się istne gromy, także to były obrazy, które wzbudziły skandal. A sama modelka, właśnie ta krewetka, bo takie miała przezwisko wśród młodych malarzy, którym pozowała, zresztą dlatego ze względu na swój typ urody miała bardzo taką mleczną skórę, karnację i bardzo rude włosy, więc to widać oczywiście na obrazach Maneta. Ona sama była uzdolniona plastycznie i studiowała, malowała i w końcu sama zaczęła wystawiać na paryskim salonie. Także no, determinacja ogromna. No taki chyba był taki nawet rok, że prace Edouarda Maneta nie zostały przyjęte, za to zawisły tak na ścianach prace Victorine Meron. Mhm. Tak, tak, tak. To jest imponujące właśnie. I to nie tylko ona jedna, bo w tym zbiorze portretów trafia się więcej kobiet, które chcą od życia więcej, chcą prowadzić własne kariery zawodowe i artystyczne. Zanim przejdziemy do tych kobiet, i kolejną z nich będzie, jeżeli pozwolisz, Tamara Łempicka, to jeszcze chciałabym się ciebie zapytać jako historyczki sztuki, bo to jest w ogóle niezwykle ciekawe w tej historii Victorine Meron. Mianowicie podejście do nagości,
na obrazach. Że nagość wcześniej, z tego co rozumiem, z tej historii opisanej przez ciebie, musiała być jakoś uzasadniona, czy mitologicznie, czy biblijnie, a nie mogła być po prostu taką zwyczajną nagością. No taki nagością. Taki był gorset obyczajowy. Rzeczywiście tej nagości było w sztuce mnóstwo. Wystarczy spojrzeć. No nikt się nie burzył na Wenus na przykład. Na Wenus, na Matkę Boską, prawda? Wszystko tak, ta przykrywka mitologiczna i religijna była konieczna, żeby po prostu móc malować akty, więc to jest bardzo charakterystyczne dla no właśnie jeszcze czasów Maneta. On bardzo chciał z tym zerwać, no i okazało się jednak, że pokazanie po prostu paryskiej kurtyzany, tak jak to zrobił w Olimpii, albo przedstawienie scenki obyczajowej w Śniadaniu na trawie, gdzie wśród ubranych mężczyzn siedzi na pikniku zupełnie rozebrana kobieta, no, wzbudziło ogromny skandal obyczajowy, a Manet i jego krewetka zostali uznani za największych gorszycieli, przynajmniej sezonu. Zaczynasz swoją książkę od historii o Tamarze Łempickiej, artystce, dla której tworzenie własnej legendy, już kiedyś o Tamarze Łempickiej rozmawiałyśmy a propos twojej poprzedniej książki, że dla niej tworzenie własnej legendy było ważniejsze niż chwilami tworzenie obrazów. Nie, tak bym nie powiedziała, bo jednak malarstwo było dla Tamary bardzo istotne i nie można jej odebrać tego, że była po prostu rasową malarką. Natomiast rzeczywiście bardzo sprytnie połączyła budowanie własnej legendy, taki marketing z twórczością artystyczną i była w tym naprawdę niezrównana. Tamara da się lubić? No, mnie jest trudno lubić Tamarę, naprawdę. Mam tutaj kilka takich bohaterek, za którymi nie przepadam, ale to nie odbiera im tego, że się nimi fascynuje. Więc... I to jest najciekawsze, czyli za Tamarą nie przepadasz, ale cię fascynuje. No fascynuje mnie, no jej malarstwo jest jedyne w swoim rodzaju, jej taka wola życia, budowania własnej kariery, kreowania własnego życia, nie oglądania się na zasady obyczajowe, łamanie tych zasad, próba ustalenia nowych zasad są naprawdę imponujące. I myślę, że opowieść o Tamarze to jest za każdym razem opowieść o emancypacji, o zmieniającej się po I wojnie światowej obyczajowości. Bardzo istotna, bardzo na czasie. No właśnie, Tamara Łempicka w całej swojej ekstrawagancji jest i pozostanie, tak jak powiedziałaś, symbolem kobiety, która zdejmowała epokowy gorset z siebie. Niektóre z opisanych przez ciebie kobiet gorset dosłownie zdejmowały i tutaj wracamy do Emilii. No tak. To jest znowu jedna z moich ulubionych bohaterek, bo poza tym, że przyjaciółka i powiernica i modelka Gustawa Klimta, no to jednocześnie kobieta, która ten gorset obyczajowy zdjęła i to zdjęła i w sensie takim metaforycznym i zdjęła go dosłownie, ponieważ dom mody, który założyła, lansował nowe kroje sukien. Emilii była jedną z pierwszych kobiet w Wiedniu, które rzeczywiście zdjęły gorset. Poluzowały te sznurówki, założyły luźne szaty. Trzeba powiedzieć, że nie do końca udało się wypromować taki model strojów, że kobiety nadal chciały tych modeli bardziej tradycyjnych, ale to był rzeczywiście bardzo wielki krok naprzód, jeśli chodzi o historię mody. A czemu jeszcze jest jedną z twoich najbardziej ulubionych bohaterek? No tak, z jednej strony właśnie ta chęć pracy, zarabiana na siebie, stanowienia o sobie i ogromna kreatywność, bo jest jedną z tych osób, które kreowały warsztaty wiedeńskie i całą tą estetykę, którą kojarzymy z secesyjnym Wiedniem. To jest ogromnie, ogromnie ważne i bardzo długo jej postać była pomijana w tej opowieści tworzonej głównie przez mężczyzn.
no, wielka przyjaciółka Klimta, mam wrażenie, że był jej niespełnioną miłością. Więc jak pytałaś, czy którejś z moich bohaterek jakoś szczególnie kibicowałam, to rzeczywiście kibicowałam Emilii, jeśli chodzi o związek z Klimtem, chociaż wiedziałam, że nie skończy się to dla niej szczęśliwie, chociaż on już na łożu śmierci w ostatnich słowach poprosił, poślijcie po Emilię, także na pewno byli sobie bardzo bliscy i o tym świadczy i ich taka długotrwała współpraca, bo Klimt bardzo ją wspierał w budowaniu jej domu mody i był w to bardzo zaangażowany. I wprawdzie się z nią nie ożenił i nie był wiernym partnerem, ale rzeczywiście byli sobie bardzo bliscy. Więc jest to taka opowieść o dwóch mocnych osobowościach, o parze niezwykle kreatywnych osób. I dla mnie bardzo ciekawe jest to, że suknie u Emilii Floge i obrazy u Gustawa Klimta zamawiały te same wyzwolone, ciekawe nowości wiedenki. Ale co ciekawe, bo opisujesz to w książce, że Emilii Floge wcale nie była zadowolona do końca z obrazów, które wyszły spod ręki Klimta, które ją przedstawiały. No, na tym pięknym portrecie, który zresztą jest reprodukowany w książce, ona wygląda no właśnie jak taka secesyjna nimfa, kobieta wąż. Ta suknia, którą sobie uszyła specjalnie do pozowania do portretu, bo Klimt zawsze bardzo starannie omawiał ze swoimi modelkami stroje, w których pozowały. No jest przepiękna, ale tak właściwie jest ornamentem. On już tutaj idzie w stronę sztuki, którą znamy z jego późniejszych dzieł, kiedy właściwie ten strój staje się taką no, płaską, bardzo taką ornamentalną plamą. I tak to jest w przypadku Emilii. Wiadomo ze źródeł, że nie była zachwycona tym portretem, podobnie jak jej rodzina. Kiedy Klimt podarował portret jej matce, to ta wsunęła to wielkie płótno za szafę i nikomu go nie pokazywała. Więc no tak to bywa. No niektóre z tych moich kobiet z obrazów nigdy nawet nie posiadły swojego portretu, jak na przykład Mona Lisa, która nawet pewnie nie zobaczyła skończonego dzieła. Więc wizja artysty, a wizja modelki często były rozbieżne. Tak mogłoby się wydawać, bo tak o tym wspomniałyśmy, że ta książka jest też historią właśnie emancypowania się kobiet i takiego zdobywania niezależności, ale dla mnie nie jest tak do końca, dlatego że to nie jest tylko i wyłącznie studium kobiet niezależnych i tego, jak dążyły do niezależności. Myślę, że sporo przy całej emancypacji wielu twoich bohaterek jest również takich, które żyły w ogromnej zależności i chciały w tej zależności żyć, w zależności od sztuki, to po pierwsze, ale też w zależności od mężczyzny, w zależności od miłości, od uczucia. Mnóstwo dramatycznych historii też przytaczasz w tej książce. Dla mnie taką historią jest związek Jeanne Hébuterne z Modigliani. No tak, to jest takie wieczne pragnienie miłości i tego w tej książce jest bardzo wiele. Ja myślę, że po prostu w tych historiach dzieje się samo życie i są tutaj kobiety niezależne i bardzo silne i są też te, które absolutnie w pełni poddały się woli mężczyzn i taka jest historia Jeanne, także jej miłość do Modiglianiego wydaje się jakąś taką historią wielkiej podległości, ale też mam takie wrażenie, że jest w tym ogromne szczęście tak naprawdę. Chociaż kończy się oczywiście śmiercią obojga, a jej wręcz samobójstwem. Natomiast no, ta historia jest trochę tak jak... Samobójstwem Jeanne. Tak, tak, jej samobójstwem. Dwa dni po śmierci. Tak, Modiglianiego, tak. I rzeczywiście dla mnie niesamowite jest to, że obrazy Modiglianiego jakoś w pełni oddają klimat tego ich związku i jej charakteru i nawet tego smutnego końca. Jak byś to opisała jako historyczka sztuki?
O Boże, jakie trudne pytanie. Proszę sama następne. Powiedziałaś, że oddają klimat tego związku, czyli... No jest w tym taka, w tych portretach Modiglianiego, zresztą wszystkich, ale jakoś tak odczuwam to najmocniej, jest taka mocna alienacja i oderwanie od rzeczywistości. Także tutaj takim najlepszym opisem jest chyba historia przytoczona przez któregoś z ich przyjaciół, który mówił, że kiedy siedzieli w paryskich kawiarniach Modigliani pijany, zabawiający całe towarzystwo, a potem wychodzili przed kawiarnię i godzinami siedzieli w nocy na ławce na zewnątrz, blisko siebie, wpatrzeni w siebie i oboje byli dla siebie jakimś takim balsamem na życie. To jest bardzo ładna opowieść i taka właściwie puenta ich miłości. No, puentą ich miłości też może być ten napis, który widnieje na ich grobie. Zresztą bardzo długo nie mogli być razem pochowani na cmentarzu Père Lachaise w Paryżu. Napis, który głosi oddana towarzyszka w skrajnym poświęceniu. Tak, i to jest, ona była takim jego aniołem. Zresztą Modigliani pisał w jakimś liście do przyjaciela, że właśnie widzi tą kobietę jako anioła swojego życia. Sporo tych aniołów w twoich opowieściach. Ale no, sporo aniołów, ale są też diablice. Ale są też diablice, tak. I do tych diablic jeszcze dojdziemy, ale z tych takich dramatycznych dla mnie najbardziej historii opisujesz na przykład historię Dory Maar, partnerki Pabla Picassa, historię silnej, niezależnej, no wybitnej artystki, która gdzieś w związku z mężczyzną, z artystą wpadła w jakieś destrukcyjne sidła. Ja myślę, że trudno przy Picassie nie wpaść w takie destrukcyjne sidła, naprawdę. Dla mnie to jest fascynujące, dlatego że ona z jednej strony wydaje się bardzo silną i niezależną kobietą. No i to jest taka historia, która pokazuje, że w obliczu emocji i miłości jesteśmy często bezsilni, więc historia Dory Maar jest tego typu. Mnie zależało na tym, żeby pokazać ją też jako wybitną artystkę, bardzo kreatywną, świetną fotografkę, zdolną malarkę, a nie tylko towarzyszkę życia na jakimś tam etapie Pabla Picassa. No ale jednak ten związek przypłaciła załamaniem nerwowym i takim trochę oddaleniem się od świata sztuki i od tego, co było dla niej bardzo ważne przed tym, jak związała się z Picasso. No tak, sam Picasso mówił, że było w niej jakieś pęknięcie i że w obliczu próby nie wytrzymała tego życia, no ale tym obliczem próby była jego zdrada i jego zaangażowanie w życie z inną kobietą. Myślę, że on był tak silną osobowością, tak mocny wpływ wywierał na kobietę. Zresztą wiemy to z ich relacji, ze wspomnień, że pewnie mało która z nich wychodziła zwycięsko z tej próby sił z Picassem, który zresztą sam siebie portretował jako minotaura. Proszę Państwa, tutaj jest możliwość oczywiście na Facebooku zadawania pytań autorce. Jedno z tych pytań teraz przytoczę, Małgosiu, jeśli pozwolisz. Bo to ciekawe pytanie, nie wpadłam na nie, kiedy się szykowałam do tego spotkania. Czy w tym wyborze kierowała się Pani konkretnymi bohaterkami obrazów, czy wyszła Pani od malarzy, którzy je portretowali? Czy chociaż w którejś z tych opowieści właśnie zadziałał taki mechanizm? No jedno i drugie się zadziało, bo bardzo sam dziękujemy obraz, za to pytanie. Tak, dziękujemy. Sam obraz z najpiękniejszą nawet kobietą na płótnie no nie wystarcza. Tutaj ważne było również opowieść o samych artystach. Ale jaki ja miałam klucz do tego? No, poza tą ciekawością, poza tą chęcią opowieści o
takich obrazach już nawet trochę mainstreamowych, za którymi jednak kryje się wiele nieodkrytych historii, no to jednak nie, no najważniejsze były te kobiety na obrazach, także tak, tak, klucz był taki. Artyści trochę tym razem w tle. Bardzo lubię te historie w książce, kiedy kobiety są górą. Ale to też są, i proszę mnie źle nie zrozumieć, ale przy tym całym dramatyzmie i przy tym, i to jak często kobiety jednak były gdzieś tam tłamszone przez tych swoich partnerów, no to kibicowałam tym silnym, tym silniejszym. Ale miałam problem. Myślę, że z tą samą bohaterką, z którą ty miałeś problem. Mianowicie chodzi mi o fascynującą historię Gali. Bez której prawdopodobnie nie byłoby Salwadora Dalego, takiego, jakim go dzisiaj znamy. Czy powiedziałabyś, że to zła kobieta była? To była mocna kobieta, tak silna, że aż strach się bać, ale musiała być fascynująca. Miała niesamowity sex appeal, to na pewno, bo wielu jej partnerów to zawsze podkreślało i podkreślały to też partnerki tych mężów, mężczyzn, którzy oszaleli na punkcie Gali. Któraś z nich, już nie wiem, chyba żona Maxa Ernsta, wspominała, że Gala była jak taka śliska pantera, która każdego potrafiła połknąć, więc na pewno fascynująca, trochę straszna, oczywiście z perspektywy takiego już jej końca, schyłku związku z Dalim, kiedy właściwie jawi się tylko jaka taka strażniczka i właśnie znowu tutaj przywołam Łempicką, królowa marketingu, bo można powiedzieć, że Gala w pewnym sensie stworzyła Dalego. Ale też on sam pisał, że byłby niczym bez Gali, że ona nauczyła go życia, że nauczyła go wszystkiego. Także była też jego taką wielką opiekunką, ogromnym wsparciem, inspiratorką, to na pewno. I to widać też na tych wszystkich portretach, na których Dali ją malował. Na pewno koiła jego lęki i to jest jej wielka zasługa dla sztuki, że potrafiła właśnie tego neurotycznego, wielkiego dziwaka Dalego i zainspirować do pracy, potem niestety także zmusić do pracy, ale też razem stworzyli naprawdę niezapomniany duet, więc myślę, że oni są takim właściwie brandem. Świetny team. Świetny team, to zacytuję fragment książki. Z Dalim pod koniec życia z nienawiści i wzajemnej starczej bezsilności okładali się już tylko pięściami. Mówi się, że była okrutna i mściwa. Zwierzyła mi się, wspominała Gale malarka Leonor Fini, artystka, która była w związku z Kotem Jeleńskim, że każda chwila życia powinna stanowić wyraz zemsty, podboju lub zdobywania przewagi. Ale myślę, taka to była Gala. Taka była Gala, ale też było w tym, poza wyrachowaniem, na pewno miała niesamowity instynkt do twórców. Geniusz Dalego po prostu wyczuła tym swoim nosem pantery. I wcześniej była żoną Paula Eluarta. Tak, tak, tak. I łączył ich zresztą związek nawet w czasie, kiedy Gala już porzuciła go dla Dalego, więc to trwało i trwało i trwało. Ale trzeba też oddać jej sprawiedliwość, że związała się z Dalim, kiedy był jeszcze no dopiero co świetnie zapowiadającym się młodym ekscentrykiem. I jakby tak właśnie wyczuła ten jego geniusz. Zresztą tych kobiet takich z nosem do geniuszy tutaj jest więcej w tej książce. Kogo byś jeszcze wymieniła? No Misię Godebską na pewno. To znowu moja miłość. Tak znowu mówię, że Misia to moja miłość, ale to jest rzeczywiście... I od Misi też się to wszystko zaczęło? Od Misi się w ogóle zaczęło moje pisanie o kobietach w sztuce.
Tak, rzeczywiście pierwszy tekst, który napisałam do Wysokich Obcasów już prawie 19 lat temu, był właśnie o misi godebskiej, ale właśnie ta misia mi tak ciągle przemykała gdzieś w literaturze. Kobieta, która sama niczego nie stworzyła, ale można powiedzieć, że współtworzyła artystów. Tak, współtworzyła i to jest właśnie znowu ten niesamowity aspekt pisania o kobietach, w ogóle her story, dlatego że ja cały czas staram się przywracać pamięć i w ogóle takie znaczenie, przywracać znaczenie kobietom, które rzeczywiście bardzo się zasłużyły w historii szeroko pojętej kultury. I przez lata odgrzebywałam znaczenie i życiorysy kobiet, projektantek i artystek i tych, które właśnie jako te partnerki znanych mężczyzn tak naprawdę współtworzyły ich sukces i często współtworzyły dzieło. No, misia jest tutaj taką wielką, wielką inspiratorką, egerią od Belle Époque po Art Deco i właśnie znowu w opowieści o misi, w jej biografii, no, przewija się cała epoka i nie tylko jest tutaj historia malarstwa, rzeźby. Ale też mody. Mody, ogromną. Ona... Przyjaciółka Coco Chanel. Tak. Wielka przyjaciółka Coco Chanel i też taka współtwórczyni poniekąd jej sukcesu misia na pewno bardzo zaważyła na takim smaku panny Coco. I były sobie bardzo bliskie. Oczywiście była to taka przyjaźń dwóch potworów, bo misia, poza tym, że imię brzmi tak mięciutko, wcale nie była łagodną kobietką. No bardzo, bardzo ważna postać, która no, pojawia się na tylu obrazach. Naprawdę wielka miłość Toulouse-Lautreca i Renoira i Bonarda. I to właśnie Proust był nią zafascynowany. Jean Cocteau. Jean Cocteau, wielki jej przyjaciel i też misia była prototypem dla wielu postaci i w jego dramatach i właśnie postaci u Prousta. No poza tym, jak to Proust ją nazwał w Poszukiwaniu straconego czasu, mateczka baletów rosyjskich. Więc, była promotorką baletu Diaghilewa. Tak, i wielką jego przyjaciółką. Znowu pojawia się to słowo wielka przyjaciółka. Ale rzeczywiście no, trudno sobie wyobrazić takie kulturalne życie Paryża bez misi. Bardzo mi się podobał jeden cytat z misi właśnie, który zamieściłaś w książce. Nie wiem, czy on nie odbiega trochę od tematu, ale każda kobieta musi kiedyś zdecydować, czy będzie miała 18, 30, czy 80 lat. Ja zdecydowałam się na 30. Tak, a Coco Chanel zdaniem misi zdecydowała się na 18 lat i to jest bardzo niebezpieczny wiek. 18. 18 podobno. Przepraszam, bo ja tak zerknęłam. Tutaj państwo mi podają pytania, które państwo zadają naszej autorce. Czy zaskoczyła czymś autorkę, rozumiem, misia godebska? Misia godebska, czy zaskoczyła czymś autorkę? No tak, no misia mnie zaskakiwała też taką swoją uległością wobec mężczyzn i to rzeczywiście jakby tutaj znowu to był przykład na to, że wobec miłości, wobec emocji jesteśmy bezsilni. Była taka smutna, a może najpierw ta historia zaczęła się od czegoś pięknego, ponieważ trzeci mąż misi zakochał się w młodej rzeźbiarce, którą to misia właściwie wcześniej też zdążyła już pokochać jak córkę i w ogóle nie traktowała jej jako konkurentki, rywalki. No i właściwie utrata męża wiązała się jednocześnie z tą utratą właśnie obecności, też miłości do tej młodej dziewczyny. Także to tak nie ze świata sztuki, ale już tutaj znowu życie napisało taki scenariusz, który rzeczywiście dla mnie był bardzo zaskakujący.
To przejdźmy jeszcze do, jeszcze kilka postaci, mam nadzieję, uda nam się przywołać w tym naszym dzisiejszym, podczas tego dzisiejszego spotkania, chociaż odsyłam Państwa do książki, którą czyta się rzeczywiście jednym tchem, Kobiety z obrazów Małgorzaty Czyńskiej, o tej książce rozmawiamy. Maria Balowa, wspomniałaś o niej, że była taką jedną z pierwszych twoich, no nie wiem, inspiracji. Zaciekawień. Zaciekawień, tak. Że właśnie, na obrazach kto? Jacka Malczewskiego widziałaś właśnie te kobiety i zastanawiałaś się, czemu właśnie te. Tak, i zastanawiałam się, czemu on z takim upodobaniem ciągle maluje te same uda i te same piersi i ten sam charakterystyczny nos. Muza Malczewskiego, jego miłość, flama, właśnie flama. No kobieta na pewno z ogromnym seksapilem. To chyba Józef Czapski pisał, że kiedy Maria Balowa szła krakowskimi plantami, to nie było mężczyzny, który by się za nią nie obejrzał. A po latach już w dwudziestoleciu międzywojennym na balach Szkoły Sztuk Pięknych no, tańczyła z kolegami swoich córek i oni kochali się w niej tak samo mocno jak swego czasu Jacek Malczewski. Ale nigdy nie sformalizowali swojego związku, on był żonaty. On był żonaty, ona była zamężna, stworzyła w swoim dworze, w pałacu w Tuligłowach pod Lwowem dla Malczewskiego taki rodzaj oazy artystycznej. Nawet wybudowała tam dla niego bardzo piękną pracownię, a on z kolei na drzwiach tej pracowni namalował oczywiście meduzę, oczywiście o rysach twarzy Marii Balowej. No ona przez długi czas była, no po prostu zdominowała jego malarstwo. Tak naprawdę każda kobieta ma rys twarzy i figurę Marii Balowej. No to była jego wielka miłość. Malował ją jako swoją muzę, malował ją jako muzę z sercem w dłoni. Bardzo ciekawy jest koniec ich znajomości, bo właściwie nie wiadomo, co się stało. W każdym... Właśnie chciałam cię o to zapytać, czy to była kobieta, która na tyle znała swoją wartość, że potrafiła powiedzieć adieu? No powiedziała i niestety nie wiem i państwo się niestety też z tej książki nie dowiedzą, co spowodowało to nagłe i definitywne zerwanie. No on malował ją jeszcze długo po rozstaniu, bardzo po tym rozstaniu rozpaczał, pisał do niej, że jak klejnot drogi twoje ciało, coraz w to w inną wprawiam ramę. No malował ją bezustannie. Większość tych historii, które opisujesz, to jest wiek XIX, wiek XX, ale są też historie, w których sięgasz głębiej, do wieku na przykład XVI i tutaj wspomniana już Mona Liza i jej historia. No Mona Liza nie mogła trafić do, nie mogła nie trafić do książki Kobiety z obrazów i długo się zastanawiałam nad tym, czy to nie jest już taki temat za bardzo mainstreamowy, że my wszyscy wszystko wiemy o tej Mona Lizie, ale jak się nad tym zastanawiałam, to się okazało, że sama wiem niewiele. Poza tym, że oczywiście musiałam zaliczyć na studiach sztukę renesansu i Leonardo da Vinci był w ogóle osobnym tematem na zaliczenie. I coś tam wiedziałam o kradzieży Mona Lizy i o tym, jak to był w to wplątany Apollinaire i Picasso swego czasu. Ale o samej modelce nie wiedziałam prawie nic. Poza tym, co tam się pojawia u Vasariego w żywotach malarzy, rzeźbiarzy i architektów. Więc znowu ta ciekawość spowodowała, że postanowiłam poszukać, dowiedzieć się, a potem wejść właśnie w klimat epoki, bo on jest tutaj znowu bardzo, bardzo istotny, i opowiedzieć o żonie kupca Gioconda, o Mona Lizie. W ogóle już samo słowo Mona z starowłoskiego, które oznacza pani, damę, było dla mnie odkryciem, ale to już może była moja ignorancja. Ich nazwisko też bardzo ładnie się tłumaczy. Bardzo ładnie, bo znaczy wesoły, tak, po prostu, tak, tak, tak wesoły. Tak. I w kontekście tajemniczego uśmiechu pani Lizy, który może jest takim skrywanym uśmieszkiem rozbawienia, no to bardzo mi się to ładnie tak
skleja w tej opowieści o uśmiechu Monalizy. Wspomniałaś, że to był obraz, którego ona nigdy nie... Nie zobaczyła. To znaczy, nie zobaczyła, bo być może ale zobaczyła. Ale nie stał się jej własnością. Nie stał się jej własnością. W ogóle tak, jej mąż był bardzo zamożnym kupcem. Handlował tkaninami, jedwabiem, więc można przypuszczać, że pani Liza była jedną z tych lepiej ubranych kobiet we Florencji. Sam fakt, że mąż zamówił jej portret u bardzo już... uznanego artysty, cieszącego się wielką renomą, też świadczy o opozycji państwa Giocondo. No ale Leonardo, jak to Leonardo, długo pracował nad każdym obrazem. Tutaj też ociągał się z ukończeniem dzieła i po 4 latach kupiec Giocondo był już tak zniecierpliwiony, że odmówił zapłaty za portret żony. W związku z tym Leonardo, wyjeżdżając z Florencji do Mediolanu, zabrał lipową deskę z portretem pani Lizy ze sobą. Najsłynniejszą chyba lipową deskę na świecie. Ty często, tak jak słuchałam też wywiadów z tobą, Małgosiu, na pytanie o to, co łączy te postaci, odpowiadasz dziennikarzom, że łączy te postaci miłość do sztuki. Albo do artystów. Albo do artystów. Ale są też tu takie osoby, które chyba nigdy się sztuką nie parały, i myślę o Pepicie Tudo. Ale to jest jeszcze, powiem, to jest tak trudne pytanie, więc jak słyszę, co łączy te wszystkie postaci, to staram się coś odpowiedzieć mądrego, i to może nie do końca jest mądre, kiedy mówię, że ta miłość do sztuki albo miłość do artystów, a czasami nic nie łączy właśnie. Trudno znaleźć ten łącznik. No ale ta historia Mai. Piękna Maja, naga i ubrana, no też nie mogła nie trafić do tej książki, bo jak mówimy o tych najsłynniejszych kobietach z obrazów, nawet jeżeli w pierwszym momencie nie wiemy, kim one były, to jednak ta Maja się pojawia. No znowu kochanka, tym razem nie artysty, tylko polityka, premiera Hiszpanii. No to jest historia rzeczywiście o wielkiej miłości. Ale nie do artysty. Ale nie do artysty. Także rzeczywiście, no tutaj właśnie Pepita wyłamuje się z tej mojej próby jakiegoś generalizowania, co łączy te kobiety. Natomiast rzeczywiście bardzo, bardzo jak na tamte czasy odważny akt, właściwie taki pierwszy w dziejach sztuki hiszpańskiej i zresztą zarekwirowany przez inkwizycję. Akt ze szczegółami, o których piszesz w książce. Nie możemy streszczać wszystkich tych opowieści, dlatego że musimy Państwu zostawić przyjemność z czytania książki Kobiety z obrazów, ale no nie byłabym sobą, gdybym nie spytała Cię o jeszcze jedną postać, od której to opowieści zaczęłam czytać Twoją książkę. I chodzi mi o osobę, o której piszesz, że malarstwo nigdy jej nie zawiodło. I chodzi mi oczywiście o wspaniałą, cudowną, wybitną Melę Mutter. Tak, tak, ale jak powiedzieć, że malarstwo jej nie zawiodło, to myślałam, że będzie o Fridzie Kahlo, bo to też można do niej dopasować, że właśnie malarstwo było sensem życia i rzeczywiście dla wielu tych bohaterek, może nie dla wielu, ale dla kilku, malarstwo naprawdę było sensem życia i tutaj już można w ogóle abstrahować od historii z mężczyznami, artystami czy nie artystami. Bardzo chciałam, żeby Mela Mutter trafiła do tej książki. W dodatku w kapeluszu. Bardzo fascynowała mnie opowieść Bolesława Nawrockiego, którą przed laty przeczytałam w katalogu, jednym z pierwszych katalogów powojennych Meli Mutter, omawiających jej malarstwo i jej biografię. To ta historia właśnie kobiety w kapeluszu jest bardzo ładna, bo Bolesław Nawrocki, który po
II wojny światowej trafił do Mélie Mutter, do jej pracowni w Paryżu, jako młody mężczyzna. Opowiadał, że kiedy był młodzieńcem, kiedy był chłopcem, to właśnie ta Mélie Mutter z czasów młodości, z czasów swojej świetności spoglądała na niego z portretu, który namalował z kolei jego ojciec, Bolesław Nawrocki senior, który razem z Mélie Mutter przebywał w Paryżu, przyjaźnili się i właśnie byli razem w kręgu polskich artystów w kolonii paryskiej. Bardzo, bardzo piękna historia. Mélie Mutter w Polsce zapomniana. W pewnym momencie nie było o niej za dużo. Nie było o niej za dużo ani w Polsce, ani we Francji, a w okresie międzywojnia należała naprawdę do czołówki francuskich, właściwie można powiedzieć paryskich artystek. Portretowała znakomitości epoki. Wśród jej znajomych, przyjaciół były wybitne postaci. Wystarczy wspomnieć jej przyjaźń z Rilkem. Chyba więcej niż przyjaźń. No więcej niż przyjaźń. No, w każdym razie zostało kilka listów i deklaracja Rilkego. Chciał, żeby Mela bardzo chciała namalować jego portret, a on był chętny do pozowania. Niestety do tego nie doszło, nie zdążyli. No na pewno była to jakaś taka miłosna przygoda. I Leopold Staff. No i Leopold Staff. I to jest bardzo ładna. Ta Mela to jednak była tak trochę rozpięta między Warszawą i Paryżem. I Paryżem, tak. Z Leopoldem Staffem łączył ją romans, który właśnie można powiedzieć, że zakończył jej małżeństwo, ale Mela namalowała bardzo piękny obraz, partię szachów i tę partię rozgrywają jej ówczesny mąż, Michał Muttermilch i właśnie poeta Leopold Staff, także bardzo, bardzo symboliczny w wymowie obraz. Namalowała również portret Leopolda Staffa. W tle widać gipsową maskę i ta maska ma rysy twarzy samej Mélie Mutter, a maska taka jest symbolem niespełnionej miłości. Także w takiej historii ratowania małżeństwa Mélie uczestniczył sam Kasprowicz, zalecał właśnie, już nie pamiętam, czy pół roku, czy więcej samotności. Małżeństwa nie udało się uratować, romans ze Staffem też się skończył, ale te obrazy są właśnie takim dowodem miłosnej historii Mélie Mutter. Cytujesz w tym rozdziale o Mélie Mutter krytyka sztuki André Salmona, który pisał tak: Mélie Mutter wspaniale przysłużyła się malarstwu polskiemu poprzez najbardziej świadome, jak tylko można sobie wyobrazić, potwierdzenie swojej własnej osobowości. W tym tkwiła jej siła? Na pewno tak. Na pewno bardzo wiele dał jej Paryż i ona sama mówiła, że zawdzięcza wszystko stolicy Francji, że nawet Paryż pozwolił jej odkryć taką polskość, którą z kolei krytycy dostrzegali w jej malarstwie. Bardzo silna osobowość i jej biografia no, taka jest pełna różnych dramatycznych momentów, bo tam jest i śmierć syna, i śmierć partnera. Natomiast no, to, o czym wspomniałaś na początku, czyli malarstwo, cały czas ją trzymało przy życiu i rzeczywiście, jeżeli coś jej w życiu nie zawiodło, to właśnie ono. Podobnie jak w przypadku wspomnianej przez ciebie Frida Kahlo, która bardzo pokaleczona dosłownie przez życie no, tym malarstwem żyła i się karmiła i to ją trzymało. No, to było dla niej tak naprawdę lekarstwo na wszystko, lekarstwo na życie. Mało jest w sztuce obrazów tak mocno osobistych, takich właśnie pełnych bólu i do bólu intymnych, obnażających właśnie ogromne cierpienie. A jednocześnie sama Frida, taka kolorowa jak rajski ptak w tych swoich asteckich sukniach, no jest niesamowitą osobowością i właściwie można powiedzieć, że też takim
jakimś błyskiem jakiegoś niesamowitego światła i takiej witalności. I dla mnie to jest bardzo imponujące i w jej historiach, i w kilku innych, które w tej książce się znalazły, bo to jest często taka lekcja życia tak naprawdę. A które z tych historii, które opisałaś, sprawiły ci najwięcej takiego emocjonalnego bólu, może nawet wysiłku, żeby odrestaurowywać, tak jak już to powiedziałyśmy, te ważne było na pewno Wally Noitzil, przyjaciółka, partnerka, kochanka Egona Schillego. To rzeczywiście jest mi jakaś taka bardzo bliska historia i taka, którą rzeczywiście musiałam zrekonstruować od zera właściwie, od takiej tylko fascynacji samymi obrazami. To na pewno to, ale nie, każda była jakimś takim, taką podróżą emocjonalną, taką przygodą. Przy każdej emocji są nieco inne, także, ale chyba trudno jest w ogóle pisać historie biograficzne bez wchodzenia w te emocje. Albo przynajmniej ja tak nie potrafię. A czy któraś z tych historii opisanych w Kobietach z obrazów rozwinie się, myślisz, w przyszłości w jakąś większą formę, opowieść dłuższą i kolejną książkę? Bo ja mocno trzymam kciuki na przykład za ciebie i za Misię Godebską. To bo ja już kilka razy powiedziałam, że to jest moja miłość, tak? Ta misia moja miłość. Nie wiem, no nie spodziewałam Piękny się. Piękny tytuł książki. Misia moja miłość, no. Dziękuję bardzo, ale no nie wiem, to się dzieje po prostu. Rzeczywiście jakieś takie fascynacje tymi bohaterkami czasami przychodzą i odchodzą, czasami czekają bardzo długo na to, żeby ponownie po nie sięgnąć, czy właśnie wrócić do tych życiorysów. No właśnie, bo tak myślę, że trudno się z tymi bohaterkami było ci pewnie rozstać. No ciężko. Do Tamary Łempickiej wracałam kilka razy tak naprawdę, mimo że jej nie lubię. I to chyba też widać. No ona jest trochę takim potworem jak Gala Dali. Trudno ją pokochać, ale też nie można jej zlekceważyć i nie ulec fascynacji jej osobą. No, do misi też wracałam już dwukrotnie, więc kto wie. A miałaś już po skończeniu książki jakąś taką sytuację, chociaż muzea zamknięte, no ale zostaje internet i albumy, że znowu pojawiła ci się przed oczami jakaś kobieta z obrazu i pomyślałaś, chciałabym poznać jej historię. Chciałabym wrócić do kilku, to na pewno. I tak, chciałabym poznać historię jeszcze kilku czy kilkunastu z nich. Na pewno ta książka nie wyczerpuje tematu. Jest tyle kobiet z obrazów, które na nas patrzą, mrugają okiem i właśnie zachęcają do flirtu. Bo każda z tych opowieści to jest taki trochę swego rodzaju flirt z bohaterką. Zapraszamy Państwa do tego, żeby być świadkami tych wszystkich flirtów, które opisała dosłownie i w przenośni oczywiście Małgorzata Czyńska w książce Kobiety z obrazów. Książkę wydało wydawnictwo Marginesy. Bardzo ci dziękuję, Małgosiu, za to spotkanie i za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. I za te wszystkie odkrycia, które przeniosłaś na papier. Państwu bardzo, bardzo dziękujemy również za to, że byli z nami podczas tego spotkania w Big Book Cafe w Warszawie. Mam nadzieję, że już niebawem zobaczymy się na żywo i Małgorzata Czyńska usłyszy od Państwa te brawa, które by usłyszała, gdyby oczywiście Państwo tutaj byli, ale rozumiem, że wirtualne brawa też się liczą. Także zachęcamy również do tego, żeby się Państwo zapoznali z książką. To świetny prezent pod choinkę. Książkę Kobiety z obrazów można również kupić w księgarni Big Book Cafe, zarówno tej stacjonarnej, jak i tej internetowej. Wspierajmy kameralne księgarnie, to też hasło na tę pandemię, także zachęcam Państwa bardzo serdecznie i jeszcze raz dziękuję. I jeszcze jedna informacja, będą do kupienia książki również z podpisem Małgorzaty Czyńskiej, także myślę, że warto. Bardzo, bardzo dziękujemy. Dobranoc Państwu.